Rozmowa podróżnicza. Zaprasza Marcel Gawron. Dzisiaj mamy okazję przenieść się do kraju, który jest znany z tego, że jest rajski, że jest piękny, że ma karnawał, ale nie jest oczywisty od podszewki, czyli jak wygląda tam życie. Wojciech Skrzypczak, który spędził 2 lata swojego życia, od 2014 do 2016, gorący okres Mistrzostw Świata, gorący okres Olimpiady, dużo się działo międzynarodowo w samej Brazylii, ale o tym życiu w Brazylii. Wojtku, witam Cię. Dzień dobry. Ciebie oczywiście, no nie jest to tajemnicą, no praca przygnała do Brazylii. Tak, była to wizyta w Brazylii inna od większości jakby zachodnich turystów czy podróżników. Faktycznie był to wyjazd wyłącznie zawodowy, czy jakby związany z moją karierą. Natomiast no, na miejscu już sporo się widziało, sporo się zrobiło i mam z tym krajem bardzo, bardzo dobre wspomnienia. Oczywiście ty nie eksplorowałeś go, można powiedzieć, tak jak mówimy, podróżniczo w głąb. Mieszkałeś na wybrzeżu, wybrzeżu atlantyckim, bo tam się skupia całe życie finansowe, kulturalne. Powiedz mi, takie pierwsze doświadczenie właśnie, co jakby jest twoją taką najmocniejszym wspomnieniem z Brazylii? To powiedz mi, czy ma być pozytywne, czy ma być negatywne? Bo mam... Zaczynamy od pozytywów. Dobra, to wielki pozytyw dla mnie Brazylii, ale taki przeogromny, który nawet dostrzegam w innych krajach, to jest pogoda. No, w Europie mamy 4 pory roku, powiedzmy, że Polska ma je radykalne, Portugalia czy Hiszpania mają je bardziej łagodne, w sensie łagodne zimy, a tam jest lato cały czas. Tam w Rio czy w Brazylii są generalnie 2 pory roku. Jest lato i jest jakby mega lato. I latem można wytrzymać, te tam miesiące powiedzmy gdzieś tam od marca do października, a kiedy zaczyna się ten okres taki naprawdę gorący, to w ogóle jest ciężko wytrzymać, w sensie tam naprawdę ciężko w ogóle funkcjonować. I to mi się bardzo, bardzo podobało, bo kiedy jest jakby wieczne lato, człowiekowi znika mnóstwo problemów. Znika problem z ubiorem odpowiedniego typu, znika problem z ogrzewaniem w domu. Nawet takie rzeczy trochę społeczne, o których myślałem, tak jak w Polsce gdzieś zimy nadchodzą i dużo gdzieś bezdomnych zamarza i są problemy jakby takie natury społecznej z tym związane, to tam tego w ogóle nie ma. Tak, no ciepło ogranicza koszty, tak jak my teraz przy zmianach klimatycznych widzimy w Polsce, że z każdym dniem, kiedy śnieg nie pada, gminy, powiaty, województwa tylko liczą oszczędności, bo z budżetu, który był przygotowany odśnieżanie, nie ma problemu. Tak, no mówisz o tej pogodzie, która też wprowadza też inne nastawienie ludzi do życia, prawda? Tak, Brazylijczycy moim zdaniem to jest najbardziej radosny i pozytywnie myślący o życiu naród na świecie, z tych, które oczywiście poznałem. Wiąże się z tym pewna beztroska, nie jest to kraj jakoś rewelacyjnie zorganizowany, ludzie nie mają często jakby takich planów w takim zachodnim stylu, czyli jakby ambicje kariery, czy jakieś cele finansowe. Żyją tak sobie po prostu, płyną przez to życie z dnia na dzień, co jakby nie każdemu może się podobać, natomiast no jest to niesamowicie rozśpiewany, roztańczony naród, który no jest karnawał, który jakby jest tym takim świętem życia, tańca, światła, feria kolorów i tak dalej. Natomiast tak generalnie życie w Brazylii wygląda na co dzień. Wiesz co, po mojej wizycie w Brazylii ja wyniosłem takie jedno spostrzeżenie, że no oczywiście jest to kraj federalny, ale ja pomyślałem, że Brazylia powinna się nazywać Stanami Zjednoczonymi Brazylii, gdyż jest tak różnorodna, gdyż ma tak wiele mniejszości ludzi, którzy tam przebyli. Oczywiście kojarzymy ludność tą, która stamtąd się wywodzi, plemienia indiańskie, tak? Kojarzymy właśnie Portugalczyków, Hiszpanów, ale kiedy już mamy do czynienia z chińskim albo japońskim Brazylijczykiem, no to w ogóle to jest jakaś abstrakcja, to co w tym momencie mówię dla niektórych, którzy tam nie byli albo nic o tym nie wiedzą. Tak, ktoś, kto o tej historii nie słyszał, na pewno się zdziwi z takiego faktu, że największa diaspora japońska poza Japonią jest w Brazylii. To wynika z polityki rządu brazylijskiego w XIX wieku, kiedy byli potrzebni dobrzy kultywatorzy ziemi, to znaczy osoby, które znają się na uprawie ziemi, na roli. W związku z tym do Brazylii ściągnięto nie tylko wielu Polaków, czy wielu Ukraińców, ale również wielu Japończyków. I wydaje mi się, nie jestem tego pewien, ale wydaje mi się, że drugim największym miastem japońskim na świecie
jest São Paulo. Tam jest taka dzielnica Liberdade, czyli wolność po portugalsku, w której mieszka, wydaje mi się, że parę milionów Brazylijczyków japońskiego pochodzenia. Tak, no kiedy mówimy też o Polonii samej, no to Curitiba, prawda? Curitiba to jest miasto polskie. Jedno z największych, jak myślimy właśnie o Chicago, które jest, mówi się często, że największym miastem Polski, prawda? Mamy Warszawę, Chicago i Curitiba. Tak, Curitiba jest fascynującym miastem. Po pierwsze, to jest miasto, które ma dużo wyższy standard życia niż większość Brazylii. To się bardzo często podkreśla. Faktycznie czuć taki powiew europejski w tym mieście. Po drugie, to jest miasto stworzone przez imigrantów. Tam nawet na głównym placu Curitiby jest taki pomnik ku czci jakby tych takich mniejszości, które tworzyły Curitibę i cały ten stan Paraná. Natomiast ja do Curitiby pojechałem raz na Wielkanoc w 2015 roku. Trafiłem na polską Wielkanoc w takim, to jest taki las czy gaj imienia Jana Pawła II. I tam, oczywiście było to bardzo takie fajne, folklorystyczne wydarzenie, natomiast tam Brazylijczycy polskiego pochodzenia byli absolutnie zafascynowani, że przyjechał ktoś urodzony w Polsce. W sensie dla nich naprawdę byłem wyjątkowym okazem, w sensie nie jestem tylko jakby Polakiem, czy tam jestem polskiego pochodzenia, ale urodziłem się w Polsce. Czy ty miałeś właśnie dzięki temu możliwość poznania kogoś z Braspolu, tej tak jakby można powiedzieć społeczności polskiej? Tak, poznałem kilka osób z tej społeczności. Do dzisiaj utrzymujemy jakiś tam kontakt na Facebooku. Najbardziej fascynującą rozmowę, jaką miałem, być może w ogóle przez 2 lata w Brazylii, to była z Brazylijczykiem, który jest potomkiem polskich imigrantów z 4. lub 5. pokolenia. Nigdy nie był w Polsce, nigdy nie był w Europie, natomiast rozmawiał po polsku, takim polskim bardzo XIX-wiecznym, powiedziałbym. Na przykład na informację, że jestem z Poznania, to powiedział, a to ty Prusak jesteś. Czyli miał tą jakby tą taką mentalność jeszcze zaborową, fascynująca rzecz. A jak się chciał zapytać, gdzie mieszka moja mama i tata, gdzie mieszkają moi rodzice, to mnie zapytał, a gdzie twoje ojce mieszkają? I musiałem jakby przez 2 czy 3 sekundy przetrawić w ogóle, o co ten człowiek mnie pyta. Wiesz co, ja w Wierszynie zetknąłem się na Syberii właśnie leciutko z takim tematem, ale to nie jest coś porównywalne do tego, co ty przeżyłeś w Brazylii, dlatego że ta społeczność bardzo dba o te swoje korzenie. Tak jest dużo tych mniejszości, że dokładnie, no to jest tak jak w Stanach Zjednoczonych, mamy często w Stanach, mamy w obrębie miasta, mamy tak zwane Chinatown, Japantown, prawda, Polish Village, tak i tak dalej. Mamy różne takie mniejszości, które bardzo dbają o swoją tożsamość i ją kultywują. Curitiba, ty mieszkałeś w 2 miejscach w Brazylii. Tak, mieszkałem w Rio i mieszkałem w São Paulo. To są takie wielkie miasta, molochy. Oczywiście jest w tych miastach dużo możliwości, jakby dużo okazji na fajne życie. Są to też miasta relatywnie niebezpieczne. Z tym by się wiązała historia, jakby taka pierwsze moje wrażenie, gdybyś zapytał mnie o negatywną rzecz, ale to możemy przemilczeć. Natomiast świetnie powiedziałeś to o tych Stanach Zjednoczonych, Brazylii, bo tam ludzie są bardzo dumni ze swojego pochodzenia takiego narodowościowego. W sensie, jeżeli ktoś ma polskich przodków, zawsze będzie o tym wspominał. Jeżeli ktoś ma tam przodków włoskich czy hiszpańskich, zawsze będzie o tym wspominał. To po pierwsze, ale ludzie są też bardzo mentalnie związani ze swoimi Stanami, ze swoim regionem Brazylii. I tą różnorodność bardzo podkreślają. Ludzie na przykład z Rio Grande do Sul, czyli tego stanu takiego zbudowanego generalnie na osadnikach z Niemiec na samym południu Brazylii, jakby bardzo są dumni z tego, że są ci gaucho, czyli właśnie ludzie z tego stanu. Tak samo bardzo dumni są na przykład ludzie ze stanu Bahia, czyli tego stanu, gdzie generalnie zwożono niewolników podczas tych ciemnych czasów handlu niewolnikami i do dzisiaj tam większość populacji jest ciemnoskóra. No tak, poruszyliśmy temat chyba właśnie, który no, nastręcza najwięcej problemów, jeśli ktoś już rozważa wyjazd do Brazylii. No niestety, to jest bezpieczeństwo. To jest kwestia tego, ja poprzez księdza, który tam założył parafię Polaka, to wiem, że istnieje coś takiego jak tak zwana święta kula. To znaczy, no możesz w wyniku, nie wiem, siedzenia w restauracji, bycia w akurat nagle w ogniu jakichś 2 gangów i po prostu możesz zginąć dlatego, że po prostu byłeś w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie, ale przecież w miejscu publicznym. Tak, to się zdarza, nie ma co temu zaprzeczać. To się zresztą zdarza, to jest bardzo skorelowane z kondycją ekonomiczną kraju. Kiedy Brazylii idzie dobrze i gospodarka się rozwija, to takich problemów jest mniej. Jest mniej rozbojów na ulicach, jest bezpieczniej na ulicach. Po prostu ludzie, zwłaszcza ci najbiedniejsi, jakby mają pieniądze, mają z czego żyć i no nie uciekają się do takich dramatycznych posunięć typu właśnie jakieś tam rozboje na plażach i tak dalej.
Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o tą Bala Perdida, to chyba się nazywa po portugalsku, czyli właśnie te statystyki zagubionych kul, policja brazylijska prowadzi oficjalne statystyki. Ludzi, którzy zginęli właśnie w takim przypadkowym ogniu, gdzieś tam właśnie walk między gangami, czy jakichś takich rozbojów, rzeczy tego typu. Tak, oczywiście w tych statystykach światowych, no to Salwador, który jest maluteńki, no to ma faktycznie na per capita, ma ogromny współczynnik kryminalności, śmierci właśnie przypadkowej, tej zagubionej kuli. W Brazylii przez to, że mamy ponad 200 milionów ludzi, no to można powiedzieć, że to się rozmywa, prawda? Tak, mi się wydaje, że te problemy z bezpieczeństwem, właśnie takim podstawowym bezpieczeństwem publicznym, którego my w Polsce jakby nawet nie doświadczamy, one się odbijają na takiej kondycji i mentalności Brazylijczyków. Oni się trochę boją życia publicznego, dużo mniej na przykład chodzą piechotą, dużo mniej jeżdżą rowerami. I nawet często miałem takie wrażenie, rozmawiając z Brazylijczykami w moim banku, że kiedy miałem jakiś pomysł na jakiś wyjazd, albo pomysł na pójście na jakiś koncert, czy nawet na jakąś taką przechadzkę po tych pagórkach i górach, które otaczają Rio de Janeiro, to oni się bali tej własnej swojej rzeczywistości dużo bardziej niż ja. W sensie ja miałem jakąś taką naturalną polską czy europejską odwagę wynikającą z tego, że nie za bardzo widzę, co mi się tam może stać. A oni byli dużo bardziej ostrożni z tym. Tak, no to jest właśnie kolejna rzecz, do której możemy przyrównać spokojnie Brazylię do Stanów, że komunikacją miejską no, jeżdżą tylko ci najbiedniejsi lub ci właśnie tacy cichociemni, bym powiedział. Każdy jeździ samochodem, cała infrastruktura miasta jest budowana pod samochody, że każdy ma swoje auto. Tak, i w Brazylii, co ciekawe, to nawet się trochę z moją obecną branżą łączy, w Brazylii nie ma zakazu przyciemniania szyb w samochodach. To znaczy, mając samochód, możesz sobie przyciemnić wszystkie szyby, łącznie z tą czołową, a to wynika też z bezpieczeństwa, po prostu, żeby unikać rozbojów na światłach na przykład. To znaczy, jak gdzieś tam jakiś bandyta idzie sobie motorem i chce obrabować kogoś w samochodzie, to nie widzi przez przyciemnioną szybę, czy w środku jest, powiedzmy, tam samotna 20-letnia kobieta, czy na przykład jest 5 policjantów. I być może dzięki temu się unika się części rozbojów. No tak, oczywiście do Brazylii jest ciężko tak sięgnąć od razu. No to jest kraj, który zajmuje pół kontynentu, połowa ludności kontynentu. Historycznie wiadomo, że papież podzielił to miejsce, powiedział: na zachód biorą ziemię Hiszpanie, na wschód biorą ziemię Portugalczycy, i tak się umówcie. Portugalczycy dzisiaj, patrząc, dostali piękną ziemię, bo to jest ziemia no, najlepszej klasy, bym powiedział. Nie mówię tylko o samej jej... Nie mówię też o samej jej żyzności, ale po prostu jest to piękne wybrzeże. No, Brazylia od Amazonki się ciągnie aż pod sam Urugwaj, prawda? I to jest ciekawe, że ten kraj jest tak duży. Czy gdzieś w początkach tego mamy taki, moglibyśmy się doszukiwać tego właśnie błędu, który gdzieś na podstawie polityki, ona oczywiście się oddzieliła w XIX wieku od Portugalii, tam też przebywała swego czasu przecież rodzina królewska i tam oni przebywali, potem tam zostali, potem się uniezależnili. Były różne napływy imigrantów, bo mówiliśmy tutaj o Japończykach, którzy byli sprowadzeni, mówimy o wielkiej diasporze też włoskiej po wojnie, która przybyła w latach 50., o Polakach. Każdy gdzieś szukał tego nowego życia w Brazylii. I czy po prostu tak różnorodne środowisko, te różne napływy imigrantów powodują takie rozwarstwienie mentalności i taką, można powiedzieć, tak przy tak rajskim miejscu na świecie, z takim ogromnym potencjałem. Gdzieś tu możemy się doszukiwać tego błędu, dlaczego nie jest to najprężniejszy kraj świata? To jest świetne pytanie i to pewnie osobny podcast można by zrobić, odpowiadając na pytanie, dlaczego Brazylia nie jest jakby wśród takich globalnych graczy, potężnych graczy na świecie. Mi się wydaje, że historycznie patrząc, błąd pierwotny jest taki, że jakby kiepskie strukturalnie były kolonie Hiszpanii i Portugalii. W sensie każdy kraj, który wyrósł potem na jakby potężną, sprawnie działającą maszynę, wśród krajów kolonialnych, to były jednak kolonie Imperium Brytyjskiego. Mówimy o Australii, mówimy częściowo o Kanadzie, mówimy o Stanach. Brazylia miała to trochę nieszczęście, że była kolonią portugalską. Portugalczycy słynęli z tego, że kiepsko rozwijali swoje kolonie. Przypominam sobie, że chyba w Mozambiku albo w Angolii oni przez tam 200 lat zarządzania tym krajem nie zbudowali nawet kanalizacji w stolicy. Więc to po pierwsze. Po drugie, tam niestety bardzo wiele rzeczy negatywnie przeorał, i to już pewnie na zawsze, handel niewolnikami. To znaczy, Brazylia jest krajem bardzo podzielonym rasowo w tym momencie.
dużo bardziej niż Stany, jest krajem rasizmu częściowo instytucjonalnego i częściowo w ludzkich głowach, co nam, Europejczykom, też jest czasami ciężko zrozumieć, bo my jakby nie mamy takiego odniesienia tutaj na miejscu. Więc mi się wydaje, że te dwie rzeczy ciągną Brazylię dosyć mocno w dół. A trzecia rzecz to jest jednak charakter Brazylijczyków. To znaczy, Brazylijczycy nie są narodem, który gdzieś tam będzie dążył do jakby takiej doskonałości. Oni bardziej dążą do takiego szczęścia tu i teraz, do zabawy, do przebywania z innymi ludźmi, do tego, żeby się działo, żeby było wszędzie zawsze głośno, pełno. To jest jakby ich taka wytyczna. Na przykład ludzie w moim banku, dosyć poważnej takiej instytucji, którzy gdzieś tam pracowali nad tą ekonomią, analizowali gospodarkę, chcieli rozwijać firmy, inwestować i tak dalej, to jest jakaś dramatyczna, taka mikroskopijna mniejszość Brazylii. Znaczy, większość Brazylijczyków nie myśli w kategoriach kariery, sukcesu, większych pieniędzy i tak dalej. Dla nich naprawdę się liczy tu i teraz. Także ten konglomerat rzeczy bym wskazywał jako taką główną odpowiedź, dlaczego ta Brazylia, mając taki potencjał, tą różnorodność, naturę, przecież też bardzo wiele zasobów naturalnych, no gdzieś tam jest w drugiej lidze takich graczy światowych. No tak, no jest to kraj, gdzie po prostu jak druga co do wielkości Tama, czyli elektrownia wodna na świecie, padła, no to nagle padło napięcie dla, no nie wiem, tam do połowy kraju, prawda? Tak, tam jest problem z tym przesyłem energii, jest problem z infrastrukturą, tam co parę lat są duże takie powodzie błotne wynikające właśnie z przerwania jakiejś tamy. To są naprawdę duże dramaty ludzkie i duże dramaty też dla natury. Ostatnio oczywiście się o Brazylii mówiło w kontekście pożarów Amazonii, jak to brazylijski rząd niewiele z tym robi. Siłą rzeczy niewiele jest w stanie z tym zrobić, bo to są po prostu ogromne połacie. Natomiast tam ta infrastruktura też jest kiepska. Częściowo na pewno dlatego, że te budowle wszystkie, one są zrobione w takich standardach no, odbiegających od tej jakby od tej najwyższej klasy. No, to nie jest i nie będzie Japonia albo powiedzmy zachodnia Europa. No pochylamy się nad tą Brazylią teraz w tym momencie rozmowy tak geopolitycznie, ekonomicznie i nie da się oczywiście przyrównać tak złożonego kraju, tak ogromnego do jakiegoś prostego przykładu, ale wydaje mi się, że Brazylię, popraw mnie oczywiście, jeśli się może mylę, takie rozpieszczone dziecko, które dostało tak dużo, bo jest to kraj tak bogaty, różnorodny, ma wszystko, ma tą pogodę, o której powiedziałeś, która już daje samo to, jest takim perpetuum mobile po prostu życia, tak? Tego, co człowiek potrzebuje, fajnego. My tutaj w Polsce przecież staramy się, żeby nasze mieszkania, gdzie mieszkamy, domy były dopieszczone, żeby nam się miło wstawało, miło siadało. Oni mają to już, oni muszą tylko wyjść z domu, już mają miło, tak? Ale czy nie można by porównać Brazylii do takiego rozpieszczonego dziecka, które dostało wszystko, posag, samochody, jakąś firmę odziedziczyło, tak zwany zawód syn i przez to, że nigdy nie musiała się jakby zmierzyć, jakby to bogactwo ją przerasta w pewien sposób, bo oni nie potrafią, my na to patrzymy, bo my jesteśmy mniejsi, bo my jesteśmy bardziej unitarni pod względem też narodowościowym, inaczej na nich patrzymy, widzimy ich potencjał, a oni jakby troszeczkę nie widzą, co by mogli zrobić, gdyby tylko coś tu lekko pchnęli. Tak, jest takie przysłowie, nie wiem, czy myśleli Brazylijczycy, ale jest fenomenalne, Brazylia jest krajem przyszłości i zawsze będzie. Czyli to nie jest nigdy kraj, który się tak naprawdę rozwinie, tylko on gdzieś tam zawsze będzie miał ten potencjał i będzie o tym potencjale myślał. Ale mi się wydaje, że w samych Brazylijczykach nie ma takiego dążenia do tego, żeby ten kraj był taki poważny, z którym gdzieś tam świat się będzie liczył. Oni nie myślą w kategoriach sukcesu tak jak my. Znaczy oni... Gdybym tą wizję przedstawił, że no słuchajcie, to teraz przestawcie gospodarkę na wysoką efektywność, zróbcie to i tamto, obniżcie podatki, ułatwcie życie firmom, wpuśćcie kapitał zagraniczny, wszystkie te rzeczy, no to oni by mieli takie podejście, wiesz co, no ty jesteś takim sztywnym Europejczykiem, jeszcze pewnie z tego niemieckiego w ogóle obszaru jakby kulturowego i ty myślisz, że to nam tutaj zwiększy szczęście. Nie, szczęście to jest picie wody kokosowej na plaży i zabawa i karnawał co roku i to się liczy, a gdzieś tam ta ekonomia, te finanse, to sobie tam zostaw to, wsadź sobie to w tą twoją Europę i tyle. I ja się generalnie z tym częściowo zgadzam. To znaczy tam naprawdę jakby to jest kraj najbardziej roztańczony na świecie. No zabawa, karnawał to jest zabawa, która po prostu rozsadza nawet takiego powiedzmy Europejczyka z północy jak mnie, bo ona mi po prostu rozsadza od środka, bo to jest tak piękne. Natomiast tam jest problem, że jak już te konfetti tego karnawału opadnie, zabawa się skończy, nastanie poranek,
to tam mało kto chce tak naprawdę wziąć swoje toboły i iść do pracy. I to jest taki główny po prostu mentalny problem z tą całą Brazylią. No tak, ja bym powiedział tak, u nas jak zbliża się w Polsce majówka, to już zacieramy ręce, trzeba wynieść z garażu czy tam z jakiegoś składzika grilla. O, słuchajcie, spotykamy się na działce, spotykamy się za domem. Ten Brazylijczyk ma to codziennie, a nawet jeśli mieszka w mieście, bo przecież São Paulo jest największym miastem na południowej półkuli świata, o czym wiele ludzi nie wie, to jest po prostu konglomerat. To jak po prostu się tam wjeżdża do tego, to jest taka miejska dżungla, piękne miasto oczywiście, też ładnie zbudowane, ale te ogromne apartamentowce. I mimo wszystko, że to jest tak wszystko ścieśnione, ludzie tam mieszkają, to jednak grillowanie odbywa się praktycznie codziennie. Tak, na pewno Brazylijczycy mają tak, że ponieważ tam jest ciepło cały czas i tak jak ty mówisz, wystarczy wyjść poza dom i już jest przyjemnie, oni po prostu tego nie doceniają. Być może część z nich, która przyjeżdża z Europy, gdzieś tam na przykład sobie przez kilka lat mieszka w Londynie czy w tej takiej zimniejszej części Europy, zaczyna to doceniać po powrocie, chociaż wielu Brazylijczyków wyjeżdża z ojczyzny w obawie przed bezpieczeństwem. Dużo Brazylijczyków się osiedla w Portugalii, dużo Brazylijczyków osiedla się w Hiszpanii, jest ogromna mniejszość brazylijska w Londynie i ogromna w Dublinie w Irlandii. I oni raczej jakichś takich ciągot do powrotu nie mają, bo wyjechali z Brazylii jakby uciekając przed tą najgorszą rzeczą, czyli bezpieczeństwo publiczne, pewnie też częściowo korupcja, może jakiś brak perspektyw, a w Europie oni to dostają. Więc w tym takim jakby handlu doświadczeń coś za coś, to ja na przykład byłbym w stanie poświęcić te negatywne rzeczy, w sensie byłbym w stanie zaakceptować negatywne rzeczy brazylijskie po to, żeby mieć to wspaniałe jedzenie, zabawę, plaże, super kobiety i jakby no takie fajne życie w gorących tropikach, to oni są w stanie to wszystko poświęcić po to, żeby mieć spokój i jakby takie stabilne, normalne życie, powiedzmy gdzieś tam w Szwajcarii czy w Hiszpanii. Tak, no bo ty mieszkałeś tam 2 lata, mieszkałeś w 2 miejscach, miałeś oczywiście zapewnioną pracę, bo dla niej przyjechałeś w ogóle do Brazylii. Powiedz mi, czego ci dzisiaj, oprócz tego słońca, oprócz tej kuchni, oprócz tej zabawy, czy jest jeszcze jakaś rzecz, która cię w Brazylii ujęła? Nie wiem, czy jakaś solidarność ludzka, czy coś takie, jakieś inne aspekty, zamiast tych oczywistych oczywistości? Ja kiedyś miałem taki plan, żeby w ogóle zacząć kanał na YouTubie. Jest taki bardzo znany kanał, się nazywa U Alemão, czyli Niemiec po portugalsku. I to jest kanał, który sobie nagrywa taki Niemiec, już nie pamiętam imienia. Takie wideo robi po prostu o Brazylii, bo mieszka tam w Brazylii, mówi taką łamaną portugalszczyzną, to trochę pewnie tak jak ja, z akcentem niemieckim i to się bardzo dobrze przyjęło, on tam ma setki tysięcy ludzi to ogląda. I ja chciałem zrobić coś podobnego o Brazylii, w sensie z polskiej perspektywy. Ostatecznie zrobiłem tylko kilka filmików, na jednym z nich nagrałem takie szybkie info, co mi się w Brazylii najbardziej podoba, a co mi się najbardziej nie podoba i z tych plusów bardzo mi tam się podoba ta otwartość i ciepłość ludzi. Oni to nazywają, to jest takie kaloch humano, czyli takie ludzkie ciepło. To jest coś, czego w Europie nie ma. Nie ma przede wszystkim ze względu na to, jakby na klimat, ale też pewnie na taki sukces ekonomiczny, który osiągnęliśmy. Generalnie jesteśmy wygodni, żeby nie powiedzieć wygodniccy, a u nich to wszystko gdzieś tam po prostu z nich emanuje. Jest taka jeszcze jedna rzecz, bardzo, bardzo ciekawa. Oni mają inne podejście do emocji niż my. U nich bardzo ekspresyjne, ale już takie jakby ekstremalnie ekspresyjne wyrażanie swoich emocji jest akceptowalne. To znaczy gdzieś tam krzyczenie na siebie nawet w sytuacjach zawodowych, gdzieś tam w banku, przy biurku, przeklinanie. Mieliśmy na przykład serię zwolnień u mnie w banku, to bankierzy, to poważni ludzie pod krawatem gdzieś tam płakali po prostu przy biurkach, bo to było dla nich tak emocjonujące. To było dla mnie fascynujące, ale mi się wydaje, że ostatecznie to jest nawet dla ludzkiej biologii po prostu zdrowe, że jak masz gdzieś emocje, to je wyrzucasz i nie tłumisz ich w sobie. Wiesz co, ja rozumiem, o czym mówisz, bo ja pracowałem w Katarze, miałem 5 kolegów jakby w moim obszarze tam szkoleniowym w firmie. Było 5 Brazylijczyków, właśnie z Porto Alegre, był Felipe. I Felipe, kurczę, siedzieliśmy właśnie pod krawatem i on do mnie mówi tak, chyba po prostu był zmęczony, mówi tak, kelebuke babaka, kelebuke.
no nie zamknij się ty, szaleńcu, czy jakimś takim kretynie bym powiedział, po prostu od razu to wyrażał. To nie było w ogóle tak przez pół stołu, nie? Ci inni się śmiali, Portugalczyk, który teraz z nami był, też się śmiał, bo tam rozumiał właśnie z tych telenowel, które są dostarczane, produkowane dla matki, czyli dla Portugalii, biednego malutkiego kraju, który taką ma właśnie córkę, Brazylię. Ten język sam w sobie, ponieważ wielu z was pewnie kojarzy język portugalski, no bo w Brazylii jak często no, można dojść do takiego momentu, kiedy w Polsce ktoś, kto nie zna Polski, mówi, a wy chyba mówicie po rosyjsku, nie? Jeszcze już pół biedy ten po rosyjsku jeszcze można, że tak powiem, przeboleć, jak ktoś by nam powiedział, że o, jesteś koło Niemiec, to pewnie mówisz po niemiecku. Oni często właśnie się na to też, łapiemy się na tym, że właśnie w Brazylii mówimy po portugalsku, ale mówimy, no, z akcentem brazylijskim, prawda? Mamy ten język, który przecież ma tak dużo naleciałości tych języków lokalnych, dużo po prostu rzeczy zostało zmiękczonych. To też oczywiście napływ innych mniejszości, to wszystko zaczęło ewoluować. No i taki miks mamy dzisiaj po 200 latach, od kiedy ten portugalski się tam, że tak powiem, pojawił. Tak, brazylijski portugalski jest językiem fascynującym. Wydaje mi się, że został niedawno uznany przez ONZ w ogóle za osobny język. Nie wiem, czy to się nazywa brazylijski, czy brazylijski portugalski, natomiast faktycznie jest to coś innego niż ten portugalski tutaj z Europy, ten jakby oryginalny, z macierzy. Ja portugalski nauczyłem się jakby dosyć tak powiedziałbym, oszukując system, bo ja włoski umiałem z czasów Erasmusa, więc przejęcie tego portugalskiego potrwało w moim przypadku naprawdę gdzieś tam, powiedzmy, że półtorej roku do pełnej biegłości. Potem oczywiście zostało to wzmocnione przez pracę zawodową, no bo tam nie miałem wyboru, tam po prostu musiałem po portugalsku jakby wszystko, całe życie zawodowo ogarniać. Natomiast portugalski, brazylijski, on tak daleko odbiegł od portugalskiego z Portugalii, że tam nie tylko podstawowe formy gramatyczne są inne, na przykład w brazylijskim portugalskim nie ma formy ty, jest tylko forma pan, pani. I na przykład jak gdzieś tam w pierwszym czy drugim tygodniu moim w Brazylii byłem na plaży po zmroku i podszedł do mnie gość, wyciągnął nóż i powiedział oddawaj telefon, to powiedział do mnie dosłownie tłumacząc agora você mi deve dar o telefone, czyli a teraz pan mi musi oddać telefon. Tam nie ma formy ty, po prostu ona nie istnieje, ona zanikła. Natomiast portugalski jest tak odbiegł od brazylijski, od tej wersji europejskiej, że z tego co pamiętam, to brazylijskie telenowele puszczane w Portugalii są z napisami. Po prostu to już są tak inne języki. No tak, wiele po prostu słów takich życia wziętych, prawda? Jakieś, nie wiem, byśmy powiedzieli, że po portugalski pociąg komboju, no to tam jest trenu, prawda? I tak dalej. Jest dużo, dużo przyszło takich nazw. Są pewnie, ja mam nawet taki słowniczek po prostu wymiennych nazw brazylijsko-portugalskich. Kupiłem go sobie właśnie we Fnaku w Lizbonie kiedyś. Dotknęliśmy już wielu tematów. Chciałem zapytać tak ogólnie też, bo mówiliśmy o tych mniejszościach. Obecnie mamy prawicowe rządy prezydenckie, bo tam jakby prezydent otrzyma taką większościową władzę. Z czego wynika prawicowość? Bo oczywiście kraj jest katolicki, to jest ogromny katolicki kraj, który sami teraz, nawet sam Kościół o tym wspomina, że ma problem w Amazonii, która no, jest bardzo niedoceniana, a brakuje tam misjonarzy. Wielu Polaków, wielu księży jest przecież, działa w Brazylii, ale moglibyśmy podpinać troszeczkę Kościół pod taką prawicową stronę, pod taką konserwatywną. Z czego wynika taki nacjonalizm, bym powiedział, bo z czego wynika on? Brazylia ma historię prawicowych rządów, takich autorytarnych z czasów jeszcze hunt wojskowych. To wszystko były rządy raczej jakby z odchyłem w prawą stronę, także dlatego, że były wspierane przez Stany, czy finansowane przez Amerykę, która po prostu nie chciała dopuścić do wylęgnięcia się komunizmu w Ameryce Południowej. Mi się wydaje, że obecna sytuacja w Brazylii wynika, więcej, bardziej niż czegokolwiek innego, wynika z ogromnego zmęczenia materii, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo publiczne. Wydaje mi się, że tam sprawy doszły tak daleko i Brazylijczycy czują się tak bardzo mało bezpiecznie w życiu, gdzieś tam na ulicach, we własnych, pewnie też własnych domach i samochodach, że jak przyszedł ktoś i obiecał, że on raz na zawsze rozwiąże ten problem, jakimikolwiek dostępnymi metodami,
to Brazylijczycy po prostu powiedzieli, dobra, nic innego się nie liczy, żadne inne jakby poglądy tego konkretnego polityka się nie liczą, liczy się tylko to. To jest trochę tak jak, no nie wiem, tak sobie kojarzę, jak gdyby był jakiś kraj ekstremalnie skorumpowany, to już nawet nie wymieniając, to powiedzmy, że jakiś tam, jakiś na przykład kraj gdzieś tam na Kaukazie, gdzie korupcja po prostu totalnie zżera kraj i ludzie są sfrustrowani i tak dalej, no to polityk, który przyjdzie i powie, słuchajcie, ja mam złoty środek i ja obiecuję, że tam w kilka lat po prostu korupcję wyrwę z korzeniami, to jest wielka szansa, że ludzie za takim politykiem pójdą, bo obiecuje rzecz, która po prostu jest bolączką numer jeden. No tak, właśnie cały czas patrzymy na tą złożoność Brazylii, tak ogromnego kraju. Powiedz mi jeszcze, Wojtku, bo tak to były dwa lata, to był okres przecież tych dwóch imprez. W 2014 roku były finały Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W 2016 była Olimpiada w Rio. Co to było za wyzwanie, co to przyniosło Brazylii, takie zorganizowanie dwóch imprez? Ja chciałbym powiedzieć, że przyniosło sporo, ale wydaje mi się, że tak naprawdę przyniosło niewiele. Trochę infrastruktury powstało. Oczywiście powstało w brazylijskim stylu, czyli powstało dużo stadionów, które potem jakby z dniem końca imprezy przestały mieć znaczenie. Kilka jest wykorzystywanych gdzieś tam w meczach ligowych, no bo Brazylijczycy jakby tam są absolutnie zakochani w piłce nożnej. Większość infrastruktury leży i przepraszam, stoi i jakby nie jest używana, czyli niszczeje. W ogóle bardzo wiele planów infrastrukturalnych nie zostało zrealizowanych przed igrzyskami, przed mistrzostwami. No, Brazylii jest po prostu ogromny problem z korupcją, z efektywnością prac publicznych, dopinaniem finansów wokół tego, inwestowaniem. Cała jakby masa problemów, które gdzieś tam dla Europejczyka są nie do końca zrozumiałe. Przecież Polska organizowała Euro i całkiem fajnie to wyszło. Natomiast moim zdaniem na poziomie społecznym jakichś takich zmian w sposobie myślenia, zbliżenia Brazylii do świata i tak dalej, nastąpiło bardzo, bardzo niewiele. To znaczy tam nastąpiło takie przeszacowanie oczekiwań, co taka olimpiada, bo co takie mistrzostwa świata mogą Brazylii dać w kontekście gdzieś tam zbliżenia do światowej gospodarki i tak dalej, a to tak się nie odbywa. To się raczej odbywa taką codzienną, mozolną pracą i mądrymi pomysłami. A Brazylia, oględnie mówiąc, nie jawi mi się jako kraj mądrych pomysłów. No tak, te imprezy często na przykład miały zakrywać jakieś problemy wewnętrzne, tak jak na przykład to było w Rosji, że no dobrze, jest źle, tak dalej, tutaj nas znowu jakieś embargo, ale to my mamy jednak tą olimpiadę, prawda? Tutaj tak samo takie podnoszenie tej wartości narodowej, tak? Tej takiej dumy, taka impreza. Powiedz mi, jeszcze chciałem zapytać temat bezpieczeństwa, bo on tak można powiedzieć, on jest takim jedynym, bym powiedział, niepasującym elementem do obrazka. Gdyby dziecko musiało wybrać nam, to jakbyśmy mu muru położyli, pokazali plaże, pokazali rajskie ptaki, wspaniałą kuchnię, wspaniałe wszystko i nagle taki pistolet czarny, nie? I nagle okazuje się, że dziecko by na pewno szybciutko to pokazało. My dlatego też się na tym skupiamy, bo to jest jedyny niepasujący element najbardziej. Bo już nie mówię o samym zarządzaniu krajem i tak dalej, prowadzeniem takiego molocha, bym dosłownie powiedział. Powiedz mi, czy ty spotkałeś się z tym tematem linczów? To znaczy, to są tak zwane zamykanie ulic i społeczność dana, jeżeli ktoś tam po prostu wyszedł na ulicę, ktoś tam powiedział, on mnie okradł albo nie wiem, on mnie zgwałcił, tak? I następuje zamknięcie ulicy, linczy i po prostu potem policja przyjeżdża, tam jeden przedstawiciel, świadek podstawiony, opowiada, co się stało, policja zamyka sprawę, dziękuję, do widzenia. Takiej sytuacji nie widziałem, nawet chyba nigdy nie wyczuwałem na ulicach Rio czy São Paulo jakiejś takiej atmosfery linczu, natomiast o tym było głośno w gazetach i w telewizji, zwłaszcza w takich mniejszych miejscowościach i to się niestety zdarzało. I oczywiście jakby gazety, które no gdzieś tam mają jakby taką siłę opiniotwórczą, są bardzo przeciwko temu i jakby taka główna teza jest, że jakby no gdzieś tam takie linczowanie czy wymierzanie sprawiedliwości we własnym zakresie jest złe, bo niczego nie rozwiązuje, to jednak bardzo wielu Brazylijczyków, w tym bardzo wielu moich przyjaciół gdzieś tam z banku, kolegów jakby po fachu i tak dalej, oni jakby już na koniec mojego pobytu uciekali się do sądu, że de facto to tam potrzebny jest jakiś taki walec, który to wszystko po prostu wyrówna i po prostu nie będzie litości dla tej przestępczości, bo Brazylia powoli staje się krajem, w którym pod względem bezpieczeństwa ciężko się żyje. To znaczy, wiesz, jak wychodzisz z domu i pierwsze, o czym myślisz, to
czy zaraz ktoś ci tam nie ukradnie, czy jakaś może strzelanina się zdarzy, no to strasznie wpływa na twoją, na komfort życia. No to też jakby Polska jest pod tym względem krajem bardzo bezpiecznym. Mamy problem z bezpieczeństwem na drogach, ale w miastach jest generalnie spokojnie. Mój Poznań na przykład przez ostatnie 20 lat to się w ogóle zmienił nie do poznania, nomen omen. Jest naprawdę fenomenalnie bezpiecznie. A w Brazylii to jest naprawdę, trzeba się oglądać za siebie cały czas. To powiedziawszy, jedną rzecz muszę powiedzieć o Rio São Paulo. Tam występuje zestaw jakby takich niepisanych zasad, którymi trzeba się kierować, żeby unikać niebezpiecznych sytuacji. Lepiej nie chodzić samemu, lepiej nie chodzić po zmroku i najlepiej nie afiszować się z tym, że się jest obcokrajowcem, w sensie chodzi, że tak powiem, ubranym bardzo podobnie do Brazylijczyków i nigdy przenigdy nie wyjmować w miejscu publicznym absolutnie żadnych atrybutów bogactwa. Czyli ani dobrych telefonów, ani jakiejś biżuterii, ani nawet zegarków. Mój kolega bankowiec stracił zegarek w środku dnia, gdzieś tam w poniedziałek czy we wtorek, w porze lunchu pod naszym bankiem, czyli w centrum São Paulo. Także takie rzeczy też się niestety zdarzają. Tam po prostu trwa taka, już trochę wchodzimy w takie dywagacje socjologiczne, ale tam trwa taka wojna bogatych z biednymi, w których biedni uważają, że zostali tak przez system wyrolowani i oszukani, że mają autentyczne prawo moralne do okradania bogatych z ich majątności, bo po prostu odzyskują to, co kiedyś zostało im zabrane. I to jest rzecz, która powiedziałbym, że jest taką jedyną, tak jak powiedziałeś, taką jedynym elementem układanki, który po prostu kompletnie do tego raju nie pasuje. Do tego stopnia, że wielu moim znajomym, którzy gdzieś tam są zaprawieni w bojach, na przykład w Azji Południowo-Wschodniej i tak dalej, nie jestem w stanie z czystym sumieniem polecić podróży do Brazylii, na przykład z moimi dziećmi, bo po pierwsze, tak już na marginesie, jest bardzo ciężko bez angielskiego w Brazylii. I takim minimum będzie język hiszpański, żeby umieć. Jak w grupie nie ma jednej osoby, która mówi po hiszpańsku, to będzie ciężko w ogóle się dogadać i w ogóle mieć tam dużo z tego życia w Brazylii, w rozmowach z lokalnymi ludźmi. A druga to jest to bezpieczeństwo. Jednak tak jak gdzieś tam w Azji, na ulicach gdzieś tam Bangkoku, czy Malezja, Indonezja, tam jest po prostu elementarnie bardzo bezpiecznie, to w Brazylii takiego elementarnego bezpieczeństwa brakuje. Powiedz mi, czy ty w czasie tego dwuletniego pobytu miałeś okazję odwiedzać jakieś bardziej odległe części kraju, czy na przykład byłeś w Belém, w Natalu, w Fortalecy, czy byłeś gdzieś na przykład w interiorze? Byłem w Fortalezie i to było najdalej od Rio i São Paulo, chyba dobrze mówię, geograficznie najdalej. Tam byłem podczas mundialu, podczas Mistrzostw Świata. Byłem w Minas Gerais i w Belo Horizonte, w takim stanie dawnym. Stanie Pão de Queijo. Tak, stolica Pão de Queijo, czyli tego chlebka serowego, którym się objadałem do nieprzytomności w Brazylii. Uwielbiam i żałuję, że nie ma go. Że nie ma Casa Pão de Queijo, nie? To jest największa sieciówka takich piekarenek, bym powiedział. Tak, chyba się zaraz rozpłaczę po prostu na wspomnienie o tym Pão de Queijo. Mi brakuje w Europie i w Polsce mi brakuje tego chlebka serowego i brakuje mi açaí, czyli tych takich jagód, tych takich bardzo kalorycznych, które gdzieś tam zawsze się przed siłownią jadło. No, fantastyczna sprawa. W ogóle kulinarnie Brazylia to jest też to top topów moim zdaniem. No i Wojtku, churrasku. A, churrasku, czyli mięso. Tak. Ja w ogóle jakby teraz jem mniej mięsa niż kiedykolwiek wcześniej w życiu, tak może raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Także w Brazylii miałbym problem, bo to jest niewiarygodnie mięsożerny kraj, natomiast no, kuchnie mają na rewelacyjnym poziomie. Ona jest dosyć prosta, ale jest bardzo, bardzo dobra. Chciałem jeszcze zapytać, tak podsumowanie, bo dotknęliśmy wielu różnych aspektów Brazylii, tak, od demografii, geopolityki, sportu, religii. Co oni wiedzą o świecie? Bo jeżeli tak często zrównuje, łatwo nam jest właśnie porównać do Stanów, ale to nie możemy ich chyba zawsze porównywać do Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze mają lepszą pogodę niż Stany, bo Stany są już bardziej różnorodne pod względem pogody. Powiedz mi tylko, jakie oni mają patrzenie na świat? To znaczy, oczywiście mniejszości dbają o tą swoją tożsamość, o to skąd pochodzą, o to kultywują dalej tradycje przodków, tych, którzy przybyli kilkanaście lat temu, 100 lat temu, 200. Jaką oni mają świadomość swojego położenia na świecie? Bo wiadomo, że Stany często, no to niestety jest tak w Ameryce, że Amerykanów my po prostu uważamy za ludzi, którzy na przykład uważają, że w Polsce, nie wiem, chodzą niedźwiedzie po ulicach, tak? Albo w Rosji żyją jakieś smoki, czy tam w Rumunii. Tak, to jest bardzo ciekawa dynamika. A Brazylijczycy przede wszystkim
są zapatrzeni w Stany Zjednoczone. Dla nich to jest taki kraj, który... I ja myślę, że to częściowo wynika z tego, że Ameryka to jest jakby najważniejszy gracz na świecie, ale częściowo też z tego, że pewnie podświadomie Brazylijczycy wiedzą, że gdyby jakby ten kraj od nowa teraz można było urządzić i tak dalej, to oni by się mogli zbliżyć potencjałem do Stanów Zjednoczonych, no bo są, to jest podobne terytorium. Wydaje mi się, że jakby ze Stanów wyciąć Alaskę, to Brazylia jest większa. To też taka ciekawostka. Więc Brazylijczycy, o ile na kontynencie swoim, w Ameryce Południowej, czują się największym jakby krajem, no i wszystkie inne traktują jako takie troszeczkę takie przystawki, mają też jakby tę taką fajną rywalizację z Argentyną, natomiast oni wiedzą, że się czują więksi i tak dalej, to jednak oni bardzo patrzą na tego większego gracza właśnie na Stany i jakby wszystko chcą robić po amerykańsku i czują, że no brakuje im do tych Stanów, do tego, jak się żyje w Ameryce i tak dalej, dosyć sporo. Tak, no bo to jest też ciekawe w ogóle, jeśli chodzi, jeszcze sięgamy historii, Portugalczycy wiedzieli, że Brazylia leży na tej samej wysokości co Angola i Mozambik, prawda? Ta sama szerokość geograficzna wprowadzała też bardzo duże ułatwienia, jeśli chodzi w ogóle o kolonizację tych terenów. Wiedzieli mniej więcej, co można uprawiać, na jakiej wysokości, jakie są mniej więcej pory roku i tak dalej. To mniej więcej się zgadzało. Powiedziałeś tak, że właśnie Brazylia jest głównym graczem u siebie, w swoim domu Ameryce Południowej, no w Mercosulu nie ma nikogo większego. Argentyna to jest takie troszeczkę właśnie częste niedopatrzenie ludzi, kiedy się patrzy na mapę, no to faktycznie wygląda, że jest duża, tak, ale ta przestrzeń właśnie ta taka, byśmy powiedzieli, to trochę tak jak w powierzchni w nieruchomościach mamy tak zwane wykorzystanie, użytkowa tak zwana powierzchnia jest znacznie mniejsza, ponieważ już mniej więcej od południa, mniej więcej połowa kraju, no już no, nie ma takiego potencjału, jest pustkowiem. Ten element gospodarki brazylijskiej to w ogóle jest takie ciekawe jakby dla takiego słuchacza, który nie jest specjalnie zainteresowany ekonomią, kwestiami gospodarczymi, właśnie takim różnorodnością gospodarczą i potencjałem. Takim fajnym pytaniem jest, czy na przykład zna jakiekolwiek brazylijskie marki? Czy w ogóle są jakieś marki produktów, które zna i tak dalej? Samoloty. Tak, jest producent Embraer, czyli producent samolotów, chyba czwarty na świecie w tym momencie. I Japonki. I Japonki Havaianas. Ja dokładnie o tych dwóch markach myślałem. I tak dla takiego przeciętnego jakby użytkownika, powiedzmy, że tam jakby uczestnika gospodarki europejskiej, takiego polskiego konsumenta, tylko te dwie marki ewentualnie mogą być ważne. Czyli te Japonki właśnie Havaianas z brazylijską flagą tam w okolicach tego tam... jakby tego, tej spinki. Tak, tak, tak. Dokładnie. A drugi to są właśnie samoloty Embraer. Nie ma tego jakby, no nie ma tego więcej. Nie ma takich marek jakby tam, powiedzmy, że AGD czy jakichś konsumpcyjnych. Brazylijska gospodarka, oczywiście ona jest przecież ogromnie oparta na rolnictwie. Oni są największym na świecie producentem soi w tym momencie. Chyba w czasach, w których w ogóle mieszkałem w Brazylii, czyli lat 2014-16, oni zaczęli wyprzedzać Stany w produkcji soi. Oni oczywiście mają niewiarygodnie rozwinięty przemysł celulozy. Chyba Suzano to jest największy na świecie producent celulozy, tak mi się wydaje. Natomiast no, oni też są trochę na boku tej takiej gospodarki światowej. Trochę jest startupów, zaczyna się myślenie o tym, że startupy są istotne, czy w ogóle technologie, natomiast tam, no, znaczy tam na przykład polski użytkownik systemu bankowego, przyzwyczajony do tego, jak w Polsce działają banki, jakby te wszystkie tam bliki, płatności i tak dalej, tam to naprawdę oni tam to są daleko w tyle. Tak, Brazylia, kraj przyszłości, bo tak bym mógł powiedzieć, że jak tam byłeś, to był krajem przyszłości, dzisiaj jak rozmawiamy, to nadal jest krajem przyszłości. Powiedz mi tylko, tak już na sam koniec, kiedy szykujesz najbliższy powrót do Brazylii? Chciałbym w tym roku. Faktycznie mijają 4 lata od mojego wyjazdu. Mam tam sporo przyjaciół, sporo w ogóle przyjaciół z Europy. Brytyjczycy, Francuzi, Portugalczycy. Chyba w tym roku szykują się 2 albo 3 wesela, więc może po prostu tak wpadnę, żeby tam zobaczyć, co słychać. Trochę się obawiam, że... Brazylia poszła mocno do tyłu, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo i jest gorzej niż było w okresie mojego pobytu, a wtedy naprawdę nie było źle, naprawdę się nie czułem się jakoś tam osaczony przez bandziorów z każdej strony.
Natomiast nie ukrywam, że jestem wielkim fanem Brazylii, bardzo im kibicuję i przez lata mojego pobytu zawsze mówiłem taką rzecz, to pytanie, czy ja w Brazylii chcę mieszkać na stałe i tak dalej, bo nie miałem tego w planach, to był taki projekt właśnie na kilka lat. Zawsze mówiłem, że gdyby Brazylia była bliżej Europy, gdyby to było, wiesz, takie 3 godzinki lotu samolotem, to bym na pewno już tam na stałe się osiedlał, bo tam po prostu plusy tej Brazylii na tamten moment naprawdę przesłaniały wszystkie ciemniejsze strony. Nie wiem, czy dobrze powiem, ale Adalberto, muito obrigado. Muito obrigado a você, estado um prazer. Bardzo dziękuję, przyjemnie się rozmawiało. Dziękuję Ci bardzo, Wojtku, że mogliśmy dzisiaj porozmawiać o Brazylii. Wszystkim polecamy zagłębić się w to, co się tam dzieje, bo jest to kraj 5 co do wielkości na świecie. Największy kraj, który mówi się w języku portugalskim, czyli ze świata luzofońskiego. I warto wiedzieć coś więcej o tym kraju. Warto wiedzieć. Jest to kraj ogromny, jeżeli chodzi o populację i o terytorium. Jest to kraj najbardziej różnorodny na świecie, jeżeli chodzi o faunę i florę, czyli mamy najwięcej tam gatunków zwierząt i tak dalej. Natomiast mi się wydaje, że największą rzeczą to jednak jest ta otwartość i otwartość ludzi. To jest potęga i warto wracać do Brazylii. A teża. A teża.